Cześć wszystkim dzisiaj na temat Krzysztofa Piątka i udanego debiutu Piątka w Fiorentinie. Krzysztof Piątek debiutuje i od razu wpisuje się na listę szczelców. Zdobywa gola, zdobywa brameczkę w 108 minucie. Boże, ile po prostu tych minut było w tym meczku, meczu? Ale naprawdę super meczyk. Emocjonujący. Czerwona kartka też po prostu dla Drągowskiego. Fatalny występ jednego Polaka i fantastyczny występ drugiego Polaka. A więc czerwona kartka dla Drągowskiego. Natomiast bardzo dobry występ tutaj Krzysztofa Piątka. Porozmawiamy sobie więcej na temat tego spotkania. Bo przecież mieliśmy spotkanie tutaj w którym Napoli, gdzie miał grać Piotr Zieliński. On tam raz miał test pozytywny, raz negatywny i tak dalej. No właśnie, więcej dzisiaj na temat debiutu Piątka. No nie w Serii A, ale w Fiorentinie. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. kliknij także w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalejkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat spotkania Napoli kontra Fiorentina. Widzimy wynik 5 do 2. Piąty wpisuje się na listę w 108 minucie, ale muszę powiedzieć, przepiękna bramka piątek w ogóle po prostu podał piłkę koledze z drużyny, potem kolega po prostu odbił mu tą piłkę i piątek efektownie praktycznie wbił tą piłkę do bramki, w sensie takim, że rzeczywiście było widać zgranie, chociaż po prostu piątek dopiero co przyszedł do tej drużyny, to naprawdę dobrze prognozuje na przyszłość, także że widać, że czuję po prostu tą drużynę piątek, fajnie to wyglądało, no i Napoli przegrywa to spotkanie, zobaczmy sobie czerwona kartka dla Bartłomieja Dorąkowskiego w 47 minucie, czerwona kartka dla Lozano w 84 minucie, naprawdę brzydki tam po prostu po prostu Lozano wszedł praktycznie tutaj w staw skokowy no, bandycki praktycznie tutaj e, przewinienie początkowo sędzia mu dał żółtą kartkę potem zrobił war sprawdzenie i dał mu czerwoną kartkę I słusznie to jest bandycki fał tak się nie robi mógł po prostu być tutaj nie wiem zresztą e, tutaj tak e, że nie było jakiejś większej kontuzji ale tak się nie, nie gra w piłkę tak tak się nie postępuje no i mamy Fabiana Ruiza który też dostaje czerwoną kartkę w 93 minucie e, no i Dries Martens zdobywa bramkę w 44 minucie, pytania zdobywa bramkę w 95 minucie. Drągowski właśnie, który osłabił tutaj Fiorentinę, fatalny występ Drągowskiego. dwie złe praktycznie interwencje Pierwsza, po której pada bramka, druga infaktalna interwencja, po której dostaje czerwoną kartkę. Drągowski bardzo kiepski praktycznie występ chciał być nojerem, niepotrzebnie mógł stać po prostu na bramce, rozumiem jego założenie i tak dalej, natomiast lepiej było cały czas po prostu pinować tej bramki niż wychodzić przed pole karne bo tutaj była po pierwsze sytuacja stuprocentowa dla Napoli a drugie po prostu wiadomo, że musiał fałować, żeby zatrzymać grę no więc tak wygląda sytuacja, zobaczmy sobie o Fiorentinę, ile tam się wpisało na listę strzelców, Wlachowi 41 minut, minuta Biragi 57 minuta, Venuti 106 minuta, tak Piątek 108 minuta i Malech 119 minuta. No, kapitalny występ praktycznie tutaj, jeśli chodzi o, o Fiorentinę, 1/8 finału. Widzimy tutaj, zobaczmy sobie, jak to jeszcze się prezentowało. Tutaj zadowolenie, oczywiście, statystyki: 14 do 17, szczeły na bramkę 5 do 8. Posiadanie piłki mniej więcej takie same, nie, tak żółte kartki, d 2 do 2, no czerwone kartki to wiadomo jest różnica, faule na poli 23 do 12, a więc widać, że na poli mocno praktycznie grało agresywnie, no i fajna sprawa jeśli chodzi o piątka, przełamanie, a więc tutaj jeśli chodzi o piątka, właśnie przełamanie w Fiorentinie, od razu przychodzi do tej drużyny i zdobywa bramkę, mamy tutaj też jeszcze spotkania, e, które mają być rozgrywane, tak, e, które po prostu nas czekają, to jest 17 stycznia z Geną, e, Fiorentina będzie grała, Geną, tak, a więc z drużyną, którą wcześniej piątek występowała, to byłaby fajna sprawa, gdyby piątek zdobył bramkę, wpisał się na listę strzelców, potem mamy Cagliari, 23 stycznia, e, natomiast mecz z Udinese zawieszony, no wiadomo, koronawirus, tam dziesiątkowane drużyny i tak dalej, Natomiast y, na pewno tutaj y, może byśmy wrócili jeszcze do, do po prostu tabele. Zobaczmy sobie jak tabela wygląda, jeśli chodzi o Serie A. Miejsce pierwsze Inter, drugie Milan, trzecie Napoli. Y, natomiast gdzie jest Fiorentina? Bo to też warto po prostu podkreślić, że Fiorentina pokonuje Napoli. Napoli, które zajmuje trzecie miejsce w tabeli, a Fiorentina znajduje się na miejscu... Na którym miejscu? No właśnie, daleko, daleko praktycznie... Jeśli chodzi, o, e, jeśli chodzi o zestawienie, mamy tutaj fiorentinę siódme miejsce. Dobra, bo już przejechałem. Musiałem zobaczyć jeszcze praktycznie do tej tabeli. E bo niektórzy mówili, że na piątek mógłby wrócić do Genoi, tak? Były takie po prostu nawet informacje, plotki. Natomiast widzimy, że Genoa po prostu ledwo sobie daje radę, jeśli chodzi o Serie A. Gdyby wrócił, musiałby walczyć praktycznie o to, żeby się utrzymać z tą drużyną w tabeli, a Fiorentina ma solidne praktycznie miejsce, siódme miejsce, jeśli chodzi o mm, Serie A. Więc tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o właśnie tutaj Fiorentinę. Może wrócimy tutaj, zobaczymy, jakie były wiadomości jeszcze po tym meczu, po tym spotkaniu. Fiorentina eliminuje Napoli, niesamowity debiut Piątka, dramat Drągowskiego, Puchar Włoch, Krzysztof Piątek z golem w debiucie, awians Fiorentiny, mogę to był kapitalny mecz, naprawdę fajnie się po prostu oglądało to spotkanie, emocjonujące, to nie było po prostu takie mecz, ee, tak, e, pewne, zwycięskie, potem utrzymanie faktycznie tego zwycięstwa, naprawdę wiele emocji było w tym spotkaniu. Krzysztof Piątek z golem w debiucie dla Fiorentiny, Bolak zabrał głos po meczu, tak Piątek rozpoczął szalinę Fiorentinie, Piękny jubileusz w Polaka. Ale nie pokazał tych szczep z tego, co się orientuje, z tego, co widziałem. Nie pokazał te szczepy? To ja nie widziałem tego po prostu w tym przekazie medialnym. Yy, w każdym razie Twitter w ek ekstazie po debiutanckim golu piątka. Brawo, ruszyła maszyna. Włochy są dla niego. No od, od razu wiadomo, po prostu optymistyczna informacja. Potem się okaże, że przez następne pięć metrów, meczów nie, nie zdobędzie bramki aczkolwiek, no zobaczymy, tak, na razie po prostu dobrze to wygląda, może rzeczywiście te Włochy służą Piątkowi. Piękny gol Krzysztofa Piątka w meczu z Napoli, e, Puchar Włoch, jedna ósma finału Napoli-Fiorentina, relacja na żywo, Krzysztof Piątek z bramką dla Fiorentiny w debiucie. Trener Fiorentiny chwali Krzysztofa Piątka po debiucie, dużo nam da, jestem o tym przekonany. No wiadomo, że musi go chwalić, bo to jest nowy nabytek, na, na tak, na poruszenie Piątka, ale no wiadomo. Wymarzony debiut Krzysztofa Piątka, Polak z golem w pierwszym meczu dla Fiorentiny. Ja muszę powiedzieć, że jestem w szoku po prostu jakby zgrania tego. Bardzo szybko Piątek wszedł, bo inna sprawa by była, gdyby Piątek dostał tą piłkę jak taki typowy napastnik, snajper, wyko wykorzystałby to po prostu tak i szczeliłby gola. Ale zgranie, dogranie praktycznie tej piłki, czyta tą grę bardzo szybko po prostu tutaj widać, że potrafi, no może to było akurat w tym spotkaniu ale jeżeli po prostu tak dalej będzie to wyglądało, no to wygląda to kapitalnie. Właśnie tak może piątek zdobywać te bramki po tych asystach, podogrywania tych piłek, po takiej wymianie praktycznie piłki kombinacyjnej z kolegami praktycznie z napadu. To fajnie, bardzo fajnie praktycznie wygląda. No więc wiadomo, trzymamy te kciuki, kciuki za... kciuki, tak, kciuki też trzymamy, ale kciuki trzymamy za Krzysztofa Piątka, a zobaczymy też jak po prostu te spotkania będą przebiegać, bo wiadomo tej... będą... Yy, koronawirus może tutaj wyłączyć niektóre spotkania i tak dalej, będą przełożone. Jeśli mamy o kolejne spotkanie yy, tutaj w, w ramach pucharu, to mamy Fiorentina kontra Lazio, tak, znaczy Fiorentina kontra Atalanta, ćwierćfinał. Yy, Fiorentina-Lazio to jest 6 lutego, a 9 lutego mamy ćwierćfinał, jeśli chodzi o puchar Włoch. Fiorentina Atalanta. No tu będzie po prostu mocny przeciwnik. Także zobaczymy jak sobie Piątek poradzi z tym mocnym przeciwnikiem. Fajnie, że też po prostu trener go wystawił. Miejmy nadzieję, że będzie go wystawiał systematycznie. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba. Trzymajcie się. Cześć.